Arci. Wędrówka w nieznane.
To jest to. To jedyne wyjście. Bez niego nie przetrwamy kolejnej zimy. Jesteśmy zrujnowani. To chyba nie jest dobry pomysł. To nasza szansa. Nic tam nie mamy. Tutaj mogę przyjąć więcej lekcji. Wystarczy na dwie koszule. Amelio. Tam podobno jest złoto. Złoto? Tak słyszałem. W Kalifornii można znaleźć złoto. Kto ci to powiedział? Mam tego nie rozgłaszać. Po prostu, skarbie, kocham cię. Przecież wiesz. Musimy się na to zdecydować. Nie wiem, czy potrafię. To nasze przeznaczenie. Tam czeka nasza przyszłość. Wspólna, jako rodziny. Co z moimi rodzicami? Ja się tu wychowałam. Muszę powiedzieć mamie. Nie powinnaś tego robić, to nasza tajemnica. Przynajmniej na razie. Wszystko będzie dobrze.
Ready? Gotowa? It looks wygląda jak like wysoki, tall, dark, czarnowłosy, handsome, przystojny soldier. Żołnierz. Your turn. Twoja kolej. It looks like przypomina mi a big pull of plamę coffee. Kawy. Come on, ej, use your trochę wyobraźni. Christina, chcę ci coś powiedzieć. But you have to promise. Ale musisz dochować tajemnicy. Zwłaszcza przed moimi rodzicami. Wyjeżdżamy z Liwą na zachód. What? Co? I don't know. Nie wiem. I don't think nie podoba mi się ten pomysł, ale muszę go wspierać. Nie możesz tak stąd zniknąć. Jesteś moją przyjaciółką. I'm his wife. I jego żoną. Znajdziesz nowych przyjaciół. Dołączymy do kilku rodzin wyruszających ze Springfield. Oni mają niezbędne zapasy i znają drogę. To zajmie najwyżej kilka miesięcy. Nie możesz. Ludzie mówią, że to niebezpieczne. W tych lasach pełno dzikiej zwierzyny. To zwykłe bajki i tyle. Będziemy w dużej grupie. A jeśli się okaże, że to prawda? Nic nam nie grozi. O czym myślisz? Sama nie wiem.
Pismo Święte. Już idziemy spać? Wszystko w porządku? Słuchaj, spakowałem wszystkie nasze rzeczy. Musisz być gotowa, wyruszamy z samego rana. Tak wcześnie? Przecież mówię. Musimy zabrać wóz, zanim się obudzą. Został nam najwyżej tydzień drogi. I dotrzemy przed tymi wszystkimi ludźmi. Ale Liva, jutro mieliśmy odpocząć. Nasz wóz jest ostatni. Nie możemy trzymać się z nimi. Wyruszymy najszybciej, jak się da, albo nic dla mnie nie zostanie. Dla nas. I tak się nie dogadywaliśmy. Cieszę się, że jesteś ze mną. Mężczyźni przeważnie zostawili żony, a ty jesteś przy mnie. Niedługo będziemy mieć wszystko, czego potrzebujemy.
Whoa, boys. Stay in the way. Zostań w środku. Obudź się, proszę. Obudź się. Precz. Zostawcie go.
is. Miłość. Love is patient. Miłość cierpliwa jest. Love is kind. Łaskawa jest. Does not envy. Miłość nie zazdrości. Does not boast. Nie szuka poklasku. Is not proud. Nie unosi się pychą. Jak mogłeś na to pozwolić? Thank you.
Excuse me. Proszę zaczekać. Please. I need help. Potrzebuję pomocy. Nie przeżyję tego. Nie mogę. Jestem tylko biedną kobietą. Nie wiem, co robić. Gdzie iść? Czy ty w ogóle słuchasz? Daj mi jakiś znak. Cokolwiek. Przepraszam.
Nie możesz mnie śledzić. Oni pójdą za tobą i znajdą mnie. Zgubiłeś się? Rozumiesz, co mówię? Oczywiście, że nie. Gumahesh Mangalahi. Thank you.
Is a seat taken? Można się dosiąść? To królik, prawda? Co to jest? Wygląda trochę jak wąż. To przypomina słońce. Wiesz, już prawie przestałam wierzyć w Boga. Dziś jest Boże Narodzenie. Oszczędzałam je na specjalną okazję. Lepszej już chyba nie będzie.
You need to eat. Masz, jedz. Popatrz, jakie piękne. Komuś na pewno ich brakuje. Myślisz, że możemy wziąć jedną? Miałam taką sukienkę. Nie mamy za wiele czasu. Musimy się zbierać. Chodź. Niedaleko. Założę się, że nigdy nie widziałeś czegoś takiego. Tylko jeden dźwięk. Gotowa? Let's go. Chodźmy już. Thank you.
Któregoś dnia cię nauczę. Chodźmy. Popatrz. Jest tu kto? Muszą być gdzieś niedaleko. Nic nie jest zniszczone. Musimy ich odnaleźć. Nie dotykaj ich. Zamarzniemy tak jak oni. Nie potrafię cię uratować. Nie wiem, czemu za mną idziesz. Powinieneś zostać. Nie wiem, co robić. Przepraszam cię.
Idź, chłopcze. Uciekaj stąd. To koniec. Już. Kiedy się obudzę, będę przy tobie. Czego chcesz? Żebym tu leżała, aż umrę? Wstawaj, chłopcze. Popatrz, byli tu ludzie. Pójdziemy za słońcem. W tamtą stronę, tam jest zachód. Przejdziemy przez potok i za kilka dni będziemy w mieście. Damy radę iść dwa dni bez jedzenia, prawda? Po prostu będziemy iść w stronę słońca. To musi być tu. To prawda. Już słyszę strumień.
Kiedy go przekroczymy, będziemy uratowani. Strumień ze słodką wodą. Na pewno taki będzie. Nie nazwałabym tego strumieniem. Musieliśmy pójść w złą stronę. Wyżej jest jeszcze gorzej. Nie damy rady przejść na drugi brzeg. Ale będziemy musieli. Jutro. Z samego rana. Wiesz, to może być dla nas dobre. Ta wędrówka. Kiedyś chodziłam do kościoła w każdą niedzielę. Czytałam Biblię. Jak pobożna dziewczyna z dobrego domu. Ale nigdy nie znałam Boga. Nie tak jak teraz. Całą sobą. Nie, dopóki poznałam Ciebie. Szłam sama przez całe tygodnie. Nie widziałam drzew ani gwiazd. Nie dostrzegałam błysków słońca w świeżym śniegu. Tak mi się śpieszyło, by uciec z raju. Z boskiego arcydzieła. To najpiękniejszy kościół, w jakim kiedykolwiek byłam. Pan Bóg nie mieszka tylko w Biblii i w kościołach. Jest wszędzie. Musiałam utracić wszystko, by to dostrzec. Jesteś świetnym słuchaczem. Już gotowe. To cię rozgrzeje. Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy.
Gotowa? Let's go. Chodźmy już. Już po wszystkim. Chodź za mną. Chodźmy razem. Cieszmy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję. List do Rzymian, rozdział 5. Opracowanie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Krzysztof Story. Czytał Roman Baczyński.